31 marca 2011 roku na zaproszenie burmistrza miasta Żarów Leszka Michalaka do kawiarni Gminnego Centrum Kultury i Sportu zjechali przedstawiciele banku PKO SA. Spotkanie skierowane było głównie do przedsiębiorców małych i średnich firm oraz rozpoczynających działalność gospodarczą. Gmina Żarów jest tradycyjnie gminą o silnych korzeniach, jeśli mówimy o działalności gospodarczej. Gmina na pewno posiada potężny potencjał gospodarczy. Gmina choćby z tytułu sąsiedztwa z strefą ekonomiczną stanowi dla nas potencjalnie bardzo ciekawy kierunek rozwoju również w zakresie usług bankowych dedykowanych dla podmiotów gospodarczych. Wszystkich zgromadzonych uczestników przywitał burmistrz Leszek Michalak, oznajmiając jednocześnie, iż małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce kraju. To one są w stanie najszybciej tworzyć nowe miejsca pracy, elastycznie reagując na potrzeby rynku. Dostrzegam jednak spore zainteresowanie mieszkańców gminy z finansowaniem ze strony banków. My jako Bank PKO SA proponujemy bardzo ciekawy produkt dedykowany dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Właśnie z taką ofertą i z taką propozycją przyjechaliśmy tutaj do Państwa, do tego pięknego obiektu i mam nadzieję, że znaleźliśmy zainteresowanie wśród osób, które nas dzisiaj odwiedziły. W trakcie spotkania eksperci banku PKO SA omówili na praktycznych zasadach, jak małe i średnie firmy mogą radzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia dzisiejsza sytuacja gospodarcza. Grzegorz Chmieliński, dyrektor do spraw klientów biznesowych, zaprezentował w formie prezentacji multimedialnej kluczowe elementy, od których uwarunkowane jest osiągnięcie sukcesu w biznesie. My przede wszystkim dzisiaj zachęcamy Państwa do tego, żebyście Państwo korzystali z finansowania, który bank przedstawia jako drogę do tworzenia własnych miejsc pracy, do tworzenia własnych firm, do budowania swojej przyszłości i przyszłości swoich dzieci. Myślę, że przy pomocy tych środków, które my przedstawiamy do dyspozycji naszych klientów, tego rodzaju działalność gospodarcza, która właśnie będzie stanowiła fundament i podwaliny dla Państwa, dla Waszych rodzin i dla ich następców może być spokojnie i z powodzeniem rozwijane. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Mamy nadzieję, że po takim seminarium przedsiębiorcy z terenu gminy Żarów będą wiedzieli, jak zwiększyć swoje szanse na finansowanie oraz jak dbać o bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i płynność firmy.